Matka w adaptacji Jakuba Przebindowskiego w jego reżyserii zgromadziła wielkie grono znakomitych nazwisk i czuję się tutaj bardzo nieśmiało w tym gronie, gdyż właściwie jako jedyna osoba nie jestem zawodową aktorką. Dobrze, dobrze, Leonardku, ja się zaraz uspokoję. Ty tak. Wiesz przecież, że ja dla ciebie wszystko. Tak, wszystko. Tak, tak, ale po co przygniatać mnie zaraz całą ogromę poświęcenia? Rafał, grający Leona Węgorzewskiego, mojego syna, to wspaniały partner na scenie. To wielobarwna postać, zarówno w sztuce, jak i prywatnie. Jest bardzo ciepły, bardzo otwarty, bardzo przyjacielski, nie budujący żadnych barier, więc to ogromna przyjemność stać z nim na scenie. O dziwo 100 lat prawie minęło, a problemy mamy bardzo podobne. Problem starszej matki, która z jednej strony chciałaby, żeby syn wyrósł na wielkiego człowieka, z drugiej strony prawie go ubezwłasnowolnia i utrzymuje i 27 lat próbuje narzucić mu swój punkt widzenia. Myślę, że Witkacy daleko sięgał ponad swoją epokę, ponad jej myśli. I dzisiaj te wszystkie tematy i tezy, które pojawiają się w matce Witkacego, są jak najbardziej aktualne. A już taki moment, kiedy ja mówię, ja nie jestem Fajkosz, ja się nazywam Węgorzewska, no to wybuchnęliśmy gromkim śmiechem na próbie, bo właśnie stąd był pomysł zaproszenia mnie do projektu, że Węgorzewska gra Węgorzewską. Na pewno jest zbieżność wieku i to jest zaskakujące, że właśnie matka Janina Węgorzewska jest opisana, że ma tyle lat co ja dzisiaj, więc tu jest ogromna zbieżność. Myślę, że każda matka boryka się z nadopiekuńczością, z chęcią jakiegoś kierowania życiem dziecka, ale też to pokazuje właśnie u Witkacego, że każdy musi pójść swoją drogą.